Być z tyłu chyba, nie? Cześć, witam Was serdecznie w nowym vlogu. Ja już się roztańczyłam, zumbę, stąd po prostu tyle energii. Zumba jest bardzo, właśnie coś mi w konwersacjach przychodzi. Znaczy, zadałam im pracę i teraz będą sprawdzać, coś co tam gadają. Taka prawda, więc idziemy zumbować dalej. Nie ma jak świąteczna zumba. Od rana jak śmietana. No, człowiek musiał się umalować, bo trochę normalnie wizyjnie, tam, na vlogi. No, do szkoły trzeba się umalować, no. Kot śpi, no jak kot czuwa. Czuwający kot. I zaczynamy vlogmas dzień kolejny. Mam nadzieję, że równie, znaczy, że właśnie fajniejszy. No, dokładnie tak. Nagrywam wam, co zrobiłam, bo iż właśnie próbowałam tak pięknie, tu światełki zapaliłam, tu czerwone z zielonym. Zdjęcie z postem pochwalnym normalnie mojego nowego pióra, które siedzę i wielbię, znaczy trochę nim piszę też, żeby nie było. I ten, no właśnie taki kadr świąteczny. A jeszcze wam pokażę, co będę miała na aucie. Witch on board. Tak właśnie. AliExpress. Takie tam popierdółki. O. Taka sytuacja, że mam chwilę przerwy, bo zawsze wysyłam na plastykę dzieciakom, co mają przygotować i jak się nastawić. No tak jak wcześniej, tak jak mówię w szkole, że na następną plastykę przynieś papier i kredki, bo będziemy malować kółki. No to już wiedzą wtedy, że malujemy kółki, super, papier, kredki. No tylko tym razem wysłałam z tutorialem, jak zrobić aniołka. I normalnie wszystkie aniołki zostały zrobione, nie wiem kiedy. Wpadłam, oceniłam. 5 minut dla mnie. Normalnie dzieci robią. Tańczyć nie chcę. Czwarta klasa. Chłopaki. Ja nie chcę. Ja się wstydzę. Ja nie włączę kamery. A i tak i tam dwie osoby nie zatańczyły. Dalimy radę ocenić tęże zumbę. A czy chyba przekonał ich argument, to nie jest taniec, to jest zumba. A że napis głosił na tym pliku muzycznym Zumba Merry Christmas. Było to do uwierzenia. Także dajemy radę. Siła perswazji. Czasem nie działająca, ale czasem tak. No, także tak. Update poranka. No słuchajcie, ja już ubrana z tego względu, że lecimy na zakupy, bo musimy jechać do Biedronki, bo braku ręczników papierowych. Proza życia i mlika. Bo dzisiaj były na śniadanie gofry, których wam nie pokazałam, bo zeżarłam. Za szybko. Jakoś tak wyszło. No ale w każdym razie ubieranko. Mrozu nie ma, bo jest chyba z 2 stopnie. Śnieg topnieje dobrze. Nie trzeba odśnieżać. Nie drap mi pufy! Pszk! Krzk! Porządek musi być. Porządek musi być. Bo mam dobrego sąsiada, który mi odśnieża. Jedzie sobie, jedzie mnie. Jakkolwiek to nie zabrzmi. No i w każdym razie lecimy na zakup prozy życia do Biedronki, ale również wstąpimy być może tam, gdzie troszkę jakichś dekoracji świątecznych jeszcze zaznamy. Także trzymajcie kciuki. Thank you.
Christmas and a happy new year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy new year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a happy. Zakupy, zakupy, zakupy. Hol z siaty, to znaczy hol ze stołu. Kto ma hol ze stołu? Ja mam hol ze stołu. Powykładałam z siat, po to, żeby wam pokazać, nie wiem po co. Znaczy, spożywkę też. I picie. A ja zawsze mówię po co. Chyski. No, no to zawsze jest tym Grinchem, a ja zawsze będę pokazywała hol z siaty, bo lubię. Więc lecimy do holu z siaty. No i jesteśmy, słuchajcie, dużo wszystkiego. Hol z siaty biedronkowy. Mamy w niedzielę gości. Być może uda się Sylwestra namówić, żeby zatańczył w tej czapce. No więc zrobimy mięso. Przekupimy go kurą. Będziemy robić mięso młode, bo jest... Nie je mięso. Nowego. To będzie miało sajgonki warzywne. Kropka. Jogurty, bo już zeżarłam. Proszę, ja to szybko, bo ja lubię te. I te z Biedronki, powiem wam, są lepsze niż z Lidla, chociaż z Lidla mają łyżeczkę. Te łyżeczki nie mają, ale te mi smakują bardziej. Także mam 3 jogurty, zaraz idą do lodówki. Worki na śmieci, moja miłość. Worki na śmieci są moją miłością, bierzemy na górę.
Są dwie paczki. Dwie paczki, właśnie, bo tak mówię, coś mi się nie zgadzają drobne. Podwójna miłość. Te bierzemy na górę, te zostawiamy w kuchni, bo worki na śmieci są moją miłością. Trzy jogurty. Mandarynki bierzemy na górę, bo zjeżdżamy mandarynki. To jest moja miłość. Bardzo jakoś. Dorota kazała mi kupić prażniki bekonowe, ja mówię, nie kupuję, a Dorota mówi, kup, bo będzie taki moment, kiedy będziesz ich szukać. Tak, i będziesz miała właśnie, nie wiem, kiedy się te lejsy włożyły do wózka. Nie znam tych lejsów, ja tego nie wkładałam. To już wiem kto. Ser Gouda, bo do pizzy fajnie jest trochę zetrzeć, zawsze tak smaczniejsza. I ser, serki, tak po prostu, a to Wam pokazałam wczoraj. I mamy jeszcze jakiś karczek do kanapek i popcorn dla młodej na wyprawkę, że tak powiem, bo lubi. Smak Marletto, truskawki i toffee, desery do lodów, lody zawsze. Dorota jest creepy ogórkowa, więc ma ogórki. Tak. I mamy chleb, który jest bułką, a bułka, która jest chlebem. Dobre. Persil, który był bardzo tani, 19 zł z 30, więc tak. Drugie mleko, dwa mleka, fejry, jedyny słuszny płyn. Tak, mówię na te strągi, tam jest jeszcze płyn jeden. Papier do pieczenia, bo ostatnio miałam folię. Ja już Dorota będzie rozkładać. Nie, ale teraz idą święta, to może być różnie. No, bo tu zobaczcie, mam taką szufladę na wszystkie papiery. Taką. Ale jest taka bomba, tak, do mebli, no to to wiadomo. Natomiast oczywiście polecaliście na programie, bo tak, wytrąbiłyśmy Crown Royal. Butelkę zostawiłyśmy do nalewki kukułkowej, będzie robione. Prawie wytrąbiłyśmy Jacka Danielsa. Smaczny. Ale polecaliście jeszcze Jim Beam Honey. No więc jest cola, jest gin. Będzie jest trąbione. Weekend. Jest weekend, będzie trąbione. Pizza, cztery sery z pieczarkami, tak? Koło ratunkowe być musi. Natomiast piękne pierniczki świąteczne fajne, z dziurką i malowane. I były po przecenie za 6 zł, więc wzięłam bedom. Pierniczki zawsze. Tak to wygląda spożywkę. Teraz układam spożywkę i pokazuję Wam dalej. Dobra. Coś mi się stało na głowie. Co się działo? Dobra, czy tam się mam? Będzie karna czapka. Ale się dzieje, ale się dzieje. Action na stole przyszedł. Znaczy zawsze arizonki muszą być. I to te właśnie Pamelo Grante, najlepsze arizonki ever. Słuchajcie, w Actionie są jakieś takie neutralizatory zapachów. Kocich najbardziej. To właśnie tak. I były takie jelonki, ja nie mogłam. Ja wzięłam trzy, bo dwa wzięłam dla siebie. Tu się kryje następny, a tu następny będzie jakaś gwiazdka. Ja nie mogłam. Jelonki, po prostu mięciusie, leciutkie, piękne są. Trudno. No to poszły. Słuchajcie, Mikołaj na prezent dla mamy urodzinowy, to znaczy, przepraszam, myśmy się z rodzeństwem złożyli na naszyjnik, ale no tak, żeby ja kwiatków nie lubię, z pustą ręką nie wejść, to w isku były Mikołaje duże, piękne. Zobaczcie, jakie one mają cudne buciory. To wszystko jest takie dopracowane. W Ekszonie też są fajne Mikołaje. Ale te są fajniejsze. No i jeden dostanie moja mama, a drugi kupiłam dla siebie, bo nie mogło być inaczej. No i jeszcze wiewiór mnie zauroczył. Wiewiór, poczekajcie, przedstawię Wam ryjkiem. No wiewiór mnie zauroczył. Piękne. Także mam całe stado. Dorota tutaj kręci czapkę, bo czapka. No, możesz spyknąć. Czapka. Uwaga. Kiara przydział. O, nie dać jelonku. Nie mogłam. Ale
No jest po prostu dobra ten, bo mi uwielbiam. I jeszcze pokazywałam wam, że były tam takie, no taki jakby trochę jarmark, tam trzy stragany, nieważne w tym centrum. Aha, jeszcze tutaj w sklepiku, tam gdzie mieszkam, koło poczty. Ja, a propos, kto wie, ten wie, dlaczego tam, gdzie mieszkam, koło poczty. Były lampki choinkowe za 15 zł, więc wzięłam. Ale kupiłam mnóstwo kadzideł i taką w sumie bardzo prosto skonstruowaną, acz rynienkę kadzielnicową. Wreszcie mi się sypać nie będą te długie kadzidła. Poprzednie mi się spaliły, powywalałam. I mam dwa sandały, dwa maski i jedno, jak to pani powiedziała, świąteczne. Cytryna czy tam pomarańcza z czymś tam. Będziemy sprawdzać, także wreszcie mam kadzidła. Czy to wszystko i skowe? Nie, wszystko. Idę wam pokazać dalej. A, moja czapka też działa. A co było z nią nie tak? Nie, baterie się wy. Dobra, działa. Pudełko, znaczy to jest moje pudełko w ogóle z vlogmasami, nie zaglądam, ale tak, o, faktura. Dobra. Dentysta, wherever. Powrzucane i papiery. I słuchajcie, kupiłam, zrobiłam to. Zrobiłam to. Tą dramę. Kupiłam męski, bo przecież damskie są X-reski. Kupiłam ugly sweater. Z takim bałwanem strasznym. I męski największy jaki był, size XXL, żebym się w miarę dobrze czuła. O. Dobra. Także wszystko tak wyglądają zakupy, idziemy to rozdzielać. Mikołaj, co ja wam powiem? Znowu Mikołaje. Mikołaj, w tym roku jest... Na każdym kroku. Coś tutaj się pootwierać, da? Będziemy... Nożyk przyjacielem tym. Nożyk moim przyjacielem ever, forever. To tak trochę... Ktoś się mocno starał. Tak, pięknie zapakowane coś się. Słuchajcie, ja wyjmę. A, to ja nawet wiem od kogo. Słuchajcie, takie te świeczki są tylko od jednej osoby, Ewy. Od jednej osoby jeszcze mamy... Aha! Mieszko. Cherissimo, słuchajcie, piechota. Te świeczki są jedynymi tak pachnącymi świeczkami, które po prostu stoją i nawet pachną. Ja jestem nimi zawsze zachwycona. Tutaj mam mandumy. Mhm. O. Słuchajcie. Jest po prostu klasa sama w sobie tych świeczek. Zawsze Ewa pamięta. Ewa pamięta. Mango Magic. Pewnie druga będzie Doroty, ale to zobaczymy w liście, co się dzieje. I właśnie tak razem spalamy, więc... Spoko. No. Ja mam jeszcze moją jedną niespaloną, to ja wezmę do domu jedną, jak będzie miał. Pokaż mi ją, tu ją chcę tak pokazać, bo może ktoś będzie świetne. Zainteresowany. Także to jest naprawdę... taka... Aha, tu jest ta... Tak, z tego, co ja wiem, głowa. To jest... O, dziękujemy. No. Dziękujemy, Ewa. I to jest ten, ta firma, ona jest bodajże taka, coś jak Avon, życzę no, chyba u kogoś za, tak, z katalogów. Tak. Tak mi się wydaje, nie będę ja nikogo prowadzić. Pozwolisz. Wiesz, jaką tam no, uważasz. Ja sobie wezmę, mam go. Bo mam tu jest go. Jaśmin. Jaśmin jeszcze mam. Jaśmin. Jeszcze mam jaśmin. Ja sobie pozwolę wziąć jedną do domku, bo to już czy tamtej poprzedniej nie spaliłam do końca. No. Piękne. Ja dziękujemy, to w ogóle je Ewa. Stawiam i one pachną same w sobie. Tak. Także nawet tak działam. Ewa tam od czasu do czasu nam prezenty takie robi, no, właśnie. W postaci tych świeczek. Dziękujemy ślicznie. Bardzo super. Ślicznie kłaniamy się. Proszę bardzo. I Mikołaj. Mikołaj z Magdalenie. Magdalenia. A Magdalena zawsze, ja wiem, że to już jest jej paczka, bo ona zawsze pomyśli. Sznureczkiem, tak. I sznureczkiem. Znaczy, jak są duże paczki, to ten sznureczek jest po prostu czymś, co pozwala nam na doniesienie tego do auta jak ludzie. A nie pod brodą potykając się o wszystkie możliwe potykawki. Bo tak to wygląda. O, proszę bardzo, jak to ci idzie już, normalnie masz. Po prostu w prawo. O, świeci się, błyszczy i dzwoni. Mamy piękną, Merry Christmasową tkaninę do dekoracji. Z lota.
Mamy mnóstwo rzeczy, które się nie zmarnują, dlatego że Dorota będzie pakować rzeczy, które się mogą potłuc w takie rzeczy. Tak, takie rzeczy robię zawsze. Także recykling jest totalny. Wow, jaki blink! Jaki fajny mikołajowy koptunek. Ale piękny. Czekajcie, bo to... Dobra, spokojnie. Na razie tutaj tak ten. Bo ściągam, wiecie, recykling pościągam, tak. Brokatowy zresztą. To wiecie, czy jakiś słów wam owinąć czy coś, to czasem naprawdę się może bardzo mocno przydać. Tak, ja słoiczki do tego. Szukam w ogóle kartki, czy jest jakaś co dla kogo i po czym. Będą. Jak nie, to będzie stosować. Tak, pierniczki. Pierniczki. Ja pierniczę, ty pierniczysz, a nie pierniczą. Czerwony Mikołaj. Na razie wyciągam. Słuchajcie, pozbędziemy się pudla. Pudla. Ten Mikołaj jest zielony z czerwonym. Zielony to jest taki sam bliźniak. Szukam po prostu, wiecie czego. Boże, ale ty lachna. Zobaczcie, jakie piękne wiszące. No piękne. Czekaj, bo mi tu uciekło. Wiszące domki. Super. Choinka moja czerwono-biała. Właśnie w takich kolorach. Po amerykańsku. I jeszcze są. Będą wisieć. I jeszcze jeden prezent. Aha, dwa srebrne i dwa zielone. Tak. I baterie. O, coś tutaj się... Coś tu może ten. I baterie. Akurat u nas baterie, wszystko ma na baterie. Aha, a tu jest recykling bez żadnej kartki. Bez żadnej kartki Magdalena. Chyba zaraz do niej napiszę. Chyba trzeba będzie napisać i będziemy dopiero rozwalać. Tak jest. I tak będziemy prosić cięcie. Niech ona nam tłumaczy, instruction. Co jest do czego. I tak jak mówiłam, będziemy wieszać, o, proszę bardzo, Dorota, gdzie ci powiesić? Dobrze. Tu, bo ja już nie mam konceptu, gdzie wieszać te piękności od was po prostu. A tłusty paluszek. A tłusty paluszek nie singa podobno. O, że to jest pół bombek, od, znaczy to bombek, zawieszków, a ja lubię takie zawieszki. Pod pawię. Tu? A może tutaj być. A może tu, nie? Chociaż tam jest ten... Tam na myśli, ale jak ci się uda, gdzie indziej tam będzie. A go trochę tak po prostu, o. Bo to ja wam nie pokazuję, ja tu coś wieszam, a... Dobra. Damki, z ptaszkę ma. Tu jest ty paluszek. Tu jest wszystko przygotowane. No nie pytajcie po prostu. Właśnie. Gdzie nam się kot zasikał? Mój, mając cieczkę. Dobra. To są najlepsze bombki ever. Drewniane, piękne, ptaszkowe. Zobaczcie, jakie to jest fajne, fajne. I to od was, i to od was, i tamto od was. I nie ma miejsca, bo jest dużo. Będziemy kupować pudła plastikowe. Właśnie, muszę w Akszonie kupić plastikowe pudła. Bo jak będziemy to zbierać. To trzeba pozbierać już. Ładne pięknie, tak, już nie w kartony. Kaszubską. Poproszę popatrzeć na kaszubską, bo ona jest niedoceniona z boku. Kaszubska, czekaj, chodź tam. Dina, 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 dina. Piękna jesteś choinko. Taratara. Widzę nawet jedną gwiazdkę z seną, to jest karygodne. Jest to możliwe, jak ja wieszam. Nie, to już za dużo. Za dużo czerwonego. Weźmiemy tu na ptaszkę. Na ptaszkę nie. Za ciężko. Tutaj jest. Tu głębinkę tak. Mamy ładniejszą choinkę niż Homeseju. Czy innej Homely. O. Proszę bardzo, jak pięknie. Już? Mamy tak. Tak. Sześć. Okej. Okay. No i tak tam. Mamy właśnie. Fajny czubek mamy. Niespotykany. Czubki. Czubki dobrze, muszą być. Dobrze, to jest nie tańczące. Tak. No, także... I dwa koty mamy. Obok siebie. Śpiewy. Na razie. Love-hate relationship. Mhm. Moi kochani, dzisiaj trochę szalony dzień. Żegnamy się. Bałagan jest, bo wiecie co? Kot mi... Nie mam równiutko. Kot mi rozgrzebał. Żegnamy się we wszalonym sweterku, we wszalonej czapie. Mam nadzieję, że podobały wam się zakupy, bo mi bardzo, jak widzicie, moje
Jelenie, wróć. Już stoją, Mikołaj jest na dole w kuchni. Także porozstawiałam. Kalendarz adwentowy otwarty. Notesiki są, wszystko działa. I na koniec, mimo że powinnam Was wyciszyć i zromantyzować,